dobry muzyk, taki, który potrafi grać piękną muzykę, taki, który potrafi komponować zachwycające dźwięki. Dobry muzyk, czyli taki, z którego wychodzi piękna, głęboka muzyka, to jest taki, który ma dobry słuch. Żeby dawać dobrą muzykę, trzeba mieć dobry słuch. I podobnie jest w życiu naszej wiary, żeby nasza pobożność, nasze życie nie było chybione, nie było jak rzucaniem kulą w płot, trafianiem kulą w płot. Potrzebny jest słuch, dobry słuch, słuchanie tego, co Pan Bóg mówi, czego Pan Bóg pragnie. Dzisiaj czytamy takie słowa Pana Boga, który się skarży. Jeżeli przychodzicie do mnie, kto od was tego żądał? Kto was prosił o to, żebyście tu przychodzili i wydeptywali moje dziedzińce? Ja o to nie prosiłem. Właśnie może tak być, że czasami nasza pobożność czy religijność jest bardziej realizowaniem siebie, bardziej realizowaniem swojej potrzeby religijności, niż tak naprawdę spełnianiem woli Pana Boga. Dobra religijność i pobożność jest wtedy, kiedy zaczyna się od słuchania i od pytania Pana Boga, czego Ty, Panie Boże, chcesz, czego Ty pragniesz, jak Ty chcesz, żeby wyglądało moje życie, moja pobożność, moja religijność. Jeżeli nie będzie tego słuchu, to zawsze to, co będziemy dawać w sferze naszej pobożności, będzie jakieś fałszywe i będzie nie tym, czego Pan Bóg pragnie.